Siemaneczko, witajcie z tej strony Jacek Grzyba, a dzisiaj pokażę wam jak wymontować dysk M2 w komputerze, bo ja musiałem kupić, bo mi się zepsuł niestety HDD. No i wam pokażę przy okazji jak to się tam montuje i zaraz tu sobie otworzymy tą paczuszkę. A tutaj widzicie ostatnie 10 subskrybentów, jeśli też chcecie się doznać w kolejnym odcinku, to zostawcie suba, bo do końca sierpnia lecimy po 1500 subów. No i tak, mam takie małe pudełeczko właśnie, tu sobie tasiemki roztworzymy i kurczę co. Dysk jak dysk, nie? Taki malutki jest. Nie potrzeba do niego żadnych kablów, więc to jest spoko opcja, fajna opcja. No i też musicie wiedzieć, czy na waszej płycie głównej jest właśnie miejsce na ten dysk M2, żeby go tam włożyć i potem go przykręcić. No i jak widzicie, tak się on prezentuje. Do takich właśnie małych rozmiarów, płaski, fajny, malutki. I tu go właśnie tam, gdzie widzicie te trzy śrubki, jakby trzy miejsca na śrubki, tam będziemy go montować. Także najpierw musicie znaleźć dystans. Ja akurat go miałem w płycie głównej, taki właśnie tu, w tym miejscu, ale też możecie go mieć w pudełku od płyty głównej, więc musicie go znaleźć i zobaczyć, do którego miejsca musicie go przypasować. Ja akurat na trzecie oczko jakby. No i oczywiście musicie go tam wkręcić najpierw, a potem możecie dopiero kłaść dysk. Pierwsze od lewej. No i wkładamy ten dysk w to miejsce. Tak będzie taki klik trochę słychać. No właśnie. No i potem go tak na długo palcem po prostu go tak przykładamy. I w to miejsce śrubeczkę właśnie M2 przykręcamy. Ja ją miałem w pudełku od płyty głównej, w takim woreczku. Tam była. No i też taką właśnie bierzecie. Oj, czekajcie, bo to misję ratunkową będzie trzeba zrobić. Jak widzicie, bierzemy sobie śrubokręcik, przykładamy dysk na płasko, no i przykręcamy. Oczywiście tak, żeby tak z wyczuciem, nie na siłę, żeby tam jakoś ten dysk, ale tak, żeby się trzymał i wszystko będzie pięknie. Jak macie jakieś pytanka, to piszcie w komentarzach, ja wam postaram się pomóc. No i teraz tak to się prezentuje. A teraz wejdźmy sobie w zarządzanie komputerem, potem w magazyn i zarządzanie dyskami. Klikacie prawym na ten dysk i robicie nowy wolumin. I tu przychodzicie, że którą literkę chcecie mieć do tego przypisaną, możecie którą chcecie, robicie dalej. Tu zostawcie tak jak jest, też klikajcie dalej. No, tu macie informację, jakby zakończ i już macie dysk jakby gotowy, partycję zrobioną. Przejdźmy sobie teraz do nowego, znaczy do mojego komputera i zobaczcie, że tam ten dysk właśnie się znajduje. Jest czysty jeszcze, brawy. No, także mam nadzieję, że wam pomogłem, że wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba, bo naprawdę do końca sierpnia lecimy po 1500 subów. I jak macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, ja wam postaram się pomóc, odpowiem na pewno i dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, do usłyszenia, narka!